Nazywać cię będą betlejemską. Tobie to powierzam zadanie, abyś lud mój do syna mego przyprowadziła. Nie zbaczaj więc z drogi i świeć pełnią blasku, którym cię obdarzyłem. A tym, którzy błądzą, wskazuj drogę do Jezusa. Bo już niedługo narodzi się z Maryi i tylko On będzie drogą prowadzącą do mnie. Thank you.
zadanie od samego Boga. Przechodzi więc drogami, szukając Betlejem. Widzi płaczące dziecko. Nie może podejść. Nie może pocieszyć. Musi iść dalej. A tam Herod w burzy złości. Chce pozbyć się dziecięcia. Dzieci bawią się radośnie, nie zdają sobie sprawy z tego, co się zaraz wydarzy. Zerka nad Betlejem i widzi już Maryję z Józefem. Ale cóż to? Nikt nie chce im pomóc. Nie ma dla nich miejsca. A przecież ciemno zaczyna się robić i czas rozwiązania się zbliża. Znaleźli miejsce wśród zwierząt i jeszcze chwilka i zatrzęsie się ziemia. Narodził się Zbawiciel. Ale czy gwiazda zapomniała, jakie zadanie jej dano? Czym prędzej ludziom drogę wskazywać pobiegła? Thank you.
pasterzy zobaczyła, co ich anioł ze snu wyrwał. I królów idących z różnych stron świata. Ale i matki tulące swoje dzieci i ojców pracujących przy domach. I przypomniała sobie o boskim blasku, którym napełniona została. Z całych sił i pełna radości świecić zaczęła tak mocno, że jasność dotarła do każdego. Wskazała wszystkim Chrystusa, by On stał się światłem na ich drogach. I gwiazda świeci do tej pory, spełniając swoje zadanie. Pokazuje nam Twoją miłość do nas, Pani. Więc i my z radością w sercu śpiewajmy i Bogu cześć oddajmy. Gloria, święta historia, święta historia.